To już dzisiaj, Yami. Dzisiaj mijają 2 tygodnie, od kiedy przyleciałam tutaj do ciebie. I muszę wracać. A nie chcę. O nie, tak pokochałam Chiny. Tak pokochałam to miejsce. Oj, Kasiu, nie smuć się. Co ty myślisz, że po prostu tak pozwolę ci wyjechać? No muszę. No nie mam innego wyjścia. Torby już powoli mam spakowane. Dosłownie jutro rano już wylatuję. Ale nie tak szybko. Przygotowałam coś ekstra. Wielki chiński bal. No mówię ci, będzie genialnie. No a ty, no jak mało kto, na to wszystko zasługujesz. Bal? No co ty? Ale czadowo. Kiedyś byłam na jednym balu z moim chłopakiem Patrykiem. Było pięknie. Ale tutaj to co będzie na takim balu? No w sumie nie będzie się dużo pewnie różnić, ale po pierwsze musisz ściągnąć ten tradycyjny chiński strój. Nie, ja go tak lubię, tak mi się podoba. Ale kupimy piękną sukienkę. Kasiu, wybieraj. Wybieraj suknię, jaką tylko chcesz. Ona już nie musi być w chińskim stylu. Może być piękna, niczym księżniczka. Serio? Ale one są chyba bardzo drogie. Tutaj na przykład te suknie, no są przepiękne, jak z księżniczek Disneya, ale chyba nie. Chyba tak. Zasłanie się dalej w tej garderobie. Przymierzamy. Pierwsza sukienka, różowa. A ten różowy kolor chyba nie za bardzo do mnie pasuje. Powinnam wybrać coś innego. No to może ten kolor? Ej, ten kolor do ciebie pasuje. O, i to nawet jest piękne, ale przymierzę coś jeszcze. No dobra, no to może jeszcze kolor złoty. Złoty ci się podoba, czy nie za bardzo? Nie pasuje do mojej niebieskiej kokardy. Kasia, nie wymyślaj. No to jeszcze może ta suknia? O, ta jest piękna. Taką kiedyś miałam na balu z moim chłopakiem. Dobra, dobra, już ściągaj ją, bo znowu mi się tutaj rozpłaczasz z tęsknoty za nim. Chyba wybrałyśmy. Decydujemy się na tę. Tylko poczekaj, poczekaj. Ja też sobie wybiorę jakąś suknię. Chyba wybiorę tę złotą, albo nie, o, tę różową. A ty, Kasiu, koniecznie na głowę musisz mieć taką ozdobę. O, myślisz, że pasuje do tej mojej kokardy? Myślę, że tak. Wyglądasz przepięknie. Yami, co ty wymyśliłaś? Myślałam, że już wychodzimy i że idziemy już na ten bal. Nie tak szybko. Mówiłaś, że coś nie tak z tą kokardą na twojej głowie. No to co, zmianka fryzury? Ej, zaprowadziłam cię do najlepszego fryzjera w mieście. O tak, jaka piękna młoda dama. Zaraz coś tutaj wymyślimy. Takie kiteczki chyba nie pasują. Ta fryzura chyba... O, nie, 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 nie. O rany, zamieniaj mi tę fryzurę i to w tej chwili. O, to mi się podoba. Chociaż najbardziej to bym chciała mieć takiego koczka. Chyba to pasuje do mnie idealnie. Nie no, genialnie. O rany, Kasia, jesteś po prostu piękna. Fryzurka jest. Ozdoba na głowę jest. Sukienka jest. Dobry humor jest, Kaśka, mów mi szczerze. No tak, jest. Chociaż wiesz, że będę tutaj tęsknić. Tak pokochałam to miejsce. Jedzenie, lampiony, ciebie. Nie, Kaśka, przestań, bo zaraz mnie tutaj będziesz beczeć. Zamykaj oczy. Zamykać oczy? Dlaczego? Nic nie będę widziała. To jest niespodzianka. No dobra, już zamykam. Ale nawet boję się ich otworzyć, bo wiem, że to będzie ostatni taki piękny widok w Chinach. Nie marudź, chodź. Jesteśmy już na środku wielkiej sali. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No dobra, Kaśka. 3, 2, 1, otwieraj oczy. O rany! Toć to jest raj na ziemi. Moje ukochane chińskie jedzenie. Chińskie smoki, chińskie lampiony. Lampiony. Mnóstwo lampionów. Kocham to. Ale Yami, dlaczego tutaj nikogo nie ma? Czy to znaczy, że to całe jedzenie jest tylko dla nas? Nie no, specjalnie przyprowadziłam cię chwilę wcześniej, zanim przyjdą goście. Jacy goście? Na pewno nikt nie będzie chciał mnie pożegnać. Tam. Oj, żebyś się nie zdziwiła, Kasia. No, lepiej zobacz. Przed drzwiami są już tłumy ludzi. Ojej, agenci telewizyjni. Dzięki nim wystąpiłyśmy w telewizji. Ale słodko, że pamiętali i przyszli. O, i pani, i pan z bazarku. O, u nich kupiłam piękne pamiątki. Wszyscy tacy eleganccy, wszyscy tacy uśmiechnięci.
Jak miło, a z drugiej strony jak żal wyjeżdżać i opuszczać to miejsce. Kasiu, wiemy, że kochasz smoki. Wiemy, że się zakochałaś w chińskich smokach. Oto jeden z nich dla ciebie. Wiemy, że spodobał ci się ten lampion. O tak, ostatnio byłaś świetna, jak kręciliśmy z tobą reklamę, więc liczymy na więcej. Oj, dziękuję, dziękuję wam bardzo. Ups, ups, prawie by mi lampion odleciał. Ach, na szczęście chwyciłam go do ręki. A my choć jesteśmy stare i może niemodne, to jednak trochę się znamy. Oj, nie mówcie tak. Jami, papi, jesteście piękne. Piękne kobiety, och, kocham was. W takim razie łap to od nas pięknego srebrnego smoka. Dziękuję. Marzyłam o tej figurce. Marzyłam. Dziękuję bardzo. Ja, Kasiu, chciałbym powiedzieć, że jesteś piękna. Nie mogę nic powiedzieć. Nigdy w życiu nie widziałem piękniejszej dziewczyny. Tak bardzo chciałbym, abyś została. Może nie mam nic wykwintnego, ale wiem, że to twoje ulubione chińskie ciasteczka. Kupiłem ci na zapas. Jak będziesz je jadła, wspomnij o mnie. Wspomnij i pamiętaj, że tutaj jestem. Setki kilometrów od ciebie. Ojej. Jak? No nie płacz, nie płacz. No, powinieneś się cieszyć, że się poznaliśmy. Ale ja coś więcej chyba do ciebie poczułem. Oj, to na pewno jest przyjaźń. Obiecuję, że jak tylko wrócę, to napiszę do ciebie. Nie SMS-a, nie maila, tylko prawdziwy długi list. Opiszę ci moją podróż i to, jak się czuję. A ty mi obiecaj, że kiedyś mnie odwiedzisz. Ale kiedy? Ja nie wytrzymam z tęsknoty. Łap te ciastka, Kasiu. Nie mogę. Muszę stąd odejść. Nie wytrzymam. Kasia, czy ty właśnie mu złamałaś serce? Czy ty właśnie dałaś mu kosza? No ale ja mam chłopaka. Nie mogę przecież tak, bo poza tym... to nie moja wina, że się we mnie zakochał. No tak, chłopcy już są tacy kochliwi. A ty wiesz co? Łap lampion do ręki. Zaraz będziemy go puszczać. Wiem, że to uwielbiasz. Tak, ale poczekaj, ja chcę coś zjeść. O Jezu, kocham to chińskie jedzenie. To wasze mięso, te warzywa, pychota, no po prostu genialne. Zatem chyba będę tęsknić najbardziej. No to teraz, Kasiu, chodź. Chyba się już ściemnia. O, idealnie. Nasze lampiony pięknie świecą. O tak, jak za naszym pierwszym razem, kiedy się poznałyśmy. Bo poczekaj, marzenie. A może ty powiesz jakieś marzenie swoje? Może życzenie się spełni? Ja, Kasiu? Dziękuję. Ja bym chciała, abyśmy jeszcze się kiedyś spotkały, pomimo tego, że dzielą nas kilometry. O, rady, jestem zmęczona, ale puszczam ten lampion z nadzieją, że jeszcze kiedyś się spotkamy, Kasiu. Wczoraj było super. To pożegnanie, ten bal, ci wszyscy goście, to było spełnienie moich marzeń. W życiu się czegoś takiego nie spodziewałam. Dzięki wielkie, Jami. To ja dziękuję, że tu byłaś. Dzięki tobie wiem, co to jest prawdziwa przyjaźń. Kasiu, bo widzę, że ściągnęłaś tradycyjny chiński strój, ale zapakuj go z powrotem. No pewnie, no bez niego się nigdzie nie ruszam. Jeszcze statuetka i jeszcze, o rany, te ciasteczka. Nie no, chyba się z tym wszystkim nie zapakuje. To ja ci pomogę. Jeszcze dorzucimy ten lampion. O, a ciasteczka sobie po prostu tutaj przełożę. Już nie będę brała ich w pudełeczku. Uwaga, uwaga. Samolot do Polski, odlatujący z Pekinu, będzie zaraz startował. Wszystkich pasażerów prosimy o to, aby zajęli już miejsca. Nie wytrzymam, Jami. Będę za tobą tęsknić. Ta wycieczka tutaj, poznanie ciebie, twojej rodziny, przyjaciół, to było spełnienie moich marzeń. Dobra, Kasiu, bo poprzez ciebie też się rozpłakałam. Pęciusz i czekam na jakiś list. Koniecznie do mnie napisz. Tak. Pa, pa. Nie mówię żegnaj, tylko do zobaczenia. Może jeszcze kiedyś się spotkamy. Czas wracać do normalnego życia i pożegnać się z Kasią. Czas wracać do domu. Och, z jednej strony płaczę, z drugiej strony się cieszę. Pędzę do mamy, lecę do moich przyjaciół. Chciałbym ją zatrzymać. Chciałbym, aby tu została.
Kasia, spełnienie moich marzeń. Może kiedyś, może niedługo, może kiedyś jeszcze się spotkamy. A może polecę za nią, a może zrobię to teraz. Ale, no, lecieć czy zostać? Nie, serce rwie się do Kaśki. Po cichu, nie ma już kontroli, nikogo nie ma. Kaśka nie może mnie zauważyć. Hops, jestem już na pokładzie. O, nigdzie nie ma Kasi, to na chwilę tu usiądę. Ale chyba bezpieczniej będzie, jak się tutaj schowam. O, tak, tu zasłaniam, nikt mnie nie widzi. Kasia? Zerknę tylko. Siedzi tam, widzę ją. Och, moja ukochana Kasia. Ach, już nie będą nas dzielić setki, tysiące kilometrów. Polecę z tobą, zmienię kraj. A co tam? Ważna jest przecież miłość. Ale na razie udawajmy, że mnie nie ma. Przepraszam bardzo, czy na pokładzie będą jakieś posiłki? Bardzo, ale to bardzo zgłodniałam. Tak, za chwilkę będę rozwozić. A na co panienka ma ochotę? Ja bym zjadła jakąś kanapkę albo coś świeżego z warzywami. Bardzo, ale to bardzo jestem głodna, a przede mną bardzo długi lot. Uwaga, pasażerowie, właśnie wystartowaliśmy. Lot będzie bardzo, bardzo długi, a więc siedźcie spokojnie, wygodnie. Za chwilkę będziecie mogli odpiąć pasy. Czekamy, aż dolecimy prosto do Warszawy. Jedzenie, też mi coś. Gdzie tu były kanapki? A przepraszam pana, proszę mi się odsunąć. Ups, już wychodzę. Stop, a kim pan jest? Ja tu się chyba zgubiłem, moje miejsce jest tam obok. Przepraszam bardzo, ale nie przypominam sobie, abyś wchodził tutaj z biletem. Pokaż mi swój bilet. Mam bilet, naprawdę, ja go chyba zapomniałem, mam go tam na miejscu. Hola, ty nigdzie nie pójdziesz. Pasażer na gapę? Jak ty tutaj wsiadłeś? O nie, ty nie możesz z nami lecieć. Musimy lądować awaryjnie i musisz wysiąść. Jeszcze tutaj, w Chinach. Nie, tylko nie to. Ja zapłacę za ten lot. Są miejsca wolne, no chcę lecieć. Nie mogę wrócić do domu. Moja miłość jest w tym samolocie, ja muszę polecieć. Niestety, czekaj tu, nie ruszaj się. No tak, panie pilocie, mamy tutaj pasażera na gapę. No mówię panu, nie wiem co zrobić, lecimy dalej czy lądujemy? O co w ogóle chodzi? Uwaga pasażerowie, niestety niezapowiedziane małe problemy. Nie chodzi tutaj o turbulencje. Musimy wylądować, będziemy lądować na skraju Chin. Jeszcze w Chinach na ostatnim lotnisku, zanim wylecimy stąd. Niestety mamy małego pasażera na gapę i musimy go odstawić do domu. Nie może z nami przekroczyć granicy. Za utrudnienia przepraszamy. Co? Jaki pasażer na gapę? O co chodzi? No nie, lot będzie opóźniony. Super. Tyle pieniędzy zapłacić za bilety, a tu takie dziwne akcje. I jak wy chronicie tutaj wejścia do samolotu? No właśnie, jakim cudem ktoś mógł tutaj wsiąść? Nie mam pojęcia, ale też mi się to nie podoba. No dobrze, chłopaku, a teraz chodź, wychodzimy razem. Powoli, żebym miał pewność, że wysiadłeś. To ty? Co ty tutaj robisz? Jakim cudem jesteś na pokładzie? Ty? Co tu jest grane? Ja chciałem lecieć z tobą, Kasiu. Kasiu, błagam, wysiądź razem ze mną i bądźmy razem do końca życia. Rany, przestań, o czym ty w ogóle mówisz? No wiesz ty co, to przez ciebie mamy opóźniony lot teraz. Co ty robisz? Wysiadaj i wracaj do domu. Nie rób tego. Ale ja bym z tobą poleciał, ale wiem, że teraz to bez sensu. Ty mnie nie kochasz, więc trudno, wysiadam. Żegnaj, Kasia, żegnaj, już nigdy się nie zobaczymy. A ja, no cóż, zostanę sam. Rany boskie, co za dziwna historia. Miejmy nadzieję, że już teraz nie ma żadnego pasażera na gapę i że normalnie dolecę do domu. O, jestem już taka zmęczona i marzę, żeby zobaczyć moją mamę i tatę.